Jakieś nie może tam, wiesz, przychodzą, halo, halo. Tam jest żółta ściana, czy mi się wydaje? Ja już... Dzieciaków, to tam tak. Dzień dobry, moje nazwisko Andrzej Stróżecki, przewodnik po Jurze, zresztą po Beskidach także. Ale głównie moja specjalność to jest Jura. Działam tu już od same szlaki, maluję tu już ponad 50 lat, także jestem tutejszy, można powiedzieć. Jesteśmy na wyżynie krakowsko-częstochowskiej, zwanej popularnie Jurą. Czym się charakteryzuje? No, wielokrotnie możecie się spotkać z taką nazwą Kraina Skał, i Zamków. Więc właśnie tu najbardziej to widać. Wszędzie naokoło skały, gdzie się obejrzymy. No i w zasadzie w zasięgu wzroków kolejne zamki. Dlaczego tak te zamki tu powstały? Liczy się, że ich jest tu 23 od Krakowa do Częstochowy. Kazimierz Wielki, to z historii zapewnie wiecie, utracił Śląsk w XIV wieku. I Jura jest na pograniczu Śląska, czyli jak obniży się Jura z tamtą stronę, to już jest Wyżyna Śląska i sam Śląsk. W związku z tym ten teren stał się pograniczny. No i jak granicę należało bronić, więc stąd geneza powstania zamków, które spełniały tą rolę obronną, zresztą nie tylko zamków, ale tak zwanych strażnic obronnych. Czym się to różniło? Zamek był zamieszkały przez ludność cywilną także, więc jaki był właściciel, miał rodzinę. Strażnica obronna to jest tylko obiekt dla straży, która pilnowała jakiś czas, a często nawet schodziła na przykład w czasie odpoczynku, czy w czasie spokoju do miejscowości. Jest taka miejscowość tu koło Żarek, która się nazywa Czatachowa, no charakterystyczne. Czata się tam chowa, tak, więc schodziła na to. Jeżeli popatrzycie w tą stronę, bo Wyżyna Krakowsko-Częstochowska ma taki charakter wału takiego między Częstochową na północnym zachodzie, a Krakowem na południowym wschodzie, więc taki trochę ukosem biegnie. I pokazuje, tu najbardziej widać może ten wał, więc opada w tamtą stronę obniżenie dolnej górnej warty, w tą Wniecką Niedziańską. Stanowi jak gdyby taki normalny szaniec obronny. Na pewno z historii wiecie, że w miejscach obronnych, w miejscach, gdzie się zatrzymywało wojsko, szczypano szańce. Tu był naturalny szaniec. No i stąd właśnie nie tylko średniowiecze, ale i ostatnie wojny. Pierwsza wojna światowa. Mnóstwo walk tutaj w 1914 roku, listopad-grudzień, jak wojska rosyjskie usiłowały wejść na tą część zaboru. No właściwie zabór rosyjski sięgał po Zagłębie Dąbrowskie, więc miały prawo jak gdyby. Ale tu już weszły wojska austro-węgierskie, później wsparte przez Prusy i właśnie tu na tym wale się jak gdyby te walki odbywały. I praktycznie co miejscowość trafilibyśmy na cmentarze z I wojny światowej. No w tej chwili większość polikwidowana, pogrupowane, takie duże w Pilicy, w Kotowicach, no duży w Zawierciu, na cmentarzu komunalnym. Więc pierwsza wojna światowa. Druga wojna światowa. Niemcy również to fortyfikowali. I tu Góra Połeć, ta pierwsza taka skałka niżej, nie ta wyższa, jest sporo schronów bojowych. I gdybyśmy poszli w tamtym kierunku Góra Zborów, no tam zasłania Góra Biru akurat, szczyt Góry Zborów, najwyższego szczytu byłego województwa częstochowskiego, bo tam była granica, tam też są schrony. Czyli wszędzie Niemcy szykowali, że tu zatrzymają wojska radzieckie. Nie tylko to, jest tak zwany Panzergraben, czyli rów przeciwpancerny ciągnący się po tym wale, który też miał chronić, więc Jura pełniła tą, cały czas tą rolę obronną. No w obecnej wojnie hybrydowej to już nie ma takiego potrzeb, żeby to broniła. Więc tak to wygląda w historii. Ten zamek był jednym z wielu, ale wcześniej nie, to jest najwyższy punkt Jury.
nie widzimy w tej chwili, za tymi skałkami jest... Coś. Buntuje. Za tymi skałkami jest ten najwyższy punkt Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, 513 metrów. I jak gdyby naturalne miejsce, gdzie można by się bronić, zabudować, widać całą okolicę. Dlaczego to nie wykorzystywano wcześniej? Po prostu nie było za bardzo miejsca. Świetnym miejscem była Góra Birów, tam gdzie się ewentualnie byście się wybrali. To jest ten drugi taki wierzchołek, właśnie jest stąd patrząc najwyższy. I widać na jego skłonie te drewniane dwie czaty. Więc jak gdyby rekonstrukcję zrobiono i takie czatownie wybudowano z drewna. Dlaczego tam wykorzystywano? Chyba wyłączę, będzie lepiej. Dlatego, że ta góra, widać z tej strony, są to urwiste ściany skalne. Z trzech stron są to ściany skalne urwiste. Tylko od strony wschodniej jest, powiedzmy, stosunkowo łagodne, bo też strome dojście. Więc wystarczyło zrobić palisadę i ona jest odtworzona od strony wschodniej i mamy świetne miejsce obronne wokół skały i płaszczyzna, gdzie można się było zabudować, gdzie można było mieszkać, bronić i tak dalej. Mało tego, po tamtej stronie tej Góry Birów w skałach są jaskinie, więc tam odkryto ślady człowieka jeszcze z czasów, kiedy nie potrafił budować. 3000 lat przed naszą erą na przykład, więc tam również ludzie wykorzystywali do zamieszkania. Zresztą na Jurze to często, bo mamy tutaj ponad już 1000 jaskiń odkrytych. Więc to wszystko wtedy, kiedy człowiek nie potrafił ochronić się inaczej, stworzyć jakieś szałasy, budynki, to po prostu wchodził do jaskini, miał naturalną ochronę. Dobra, wracając teraz do samego tego zamku. To, gdzieśmy weszli, to jest już późniejsza zabudowa, bo ten zamek... Aha, może jeszcze skończę z Górą Birów. Góra Birów była grodem do przełomu XIII-XIV wieku. Około 1600 roku prawdopodobnie wcześniej mówi się, że zniszczyli ją Tatarzy, no więc byłoby gdzieś 1240, a właściwie to się ocenia, że to Przetysław Czeski zniszczył to, ten gród tam. Ale wcześniej, już jak tam był zamieszkany, na tej północnej części, tej skale, gdzie widać taki łuk, była już strażnica ogrodna. I wtedy, jak został zniszczony tamten gród, to zbudowano zamek gotycki tu, na tej części z tą wieżą. Reszta była po prostu wolna, z tym, że ponieważ są te skały też otaczają, gdzieś nie zobaczymy tam, to prawdopodobnie od strony zachodniej była palisada, więc jak gdyby miejsce ogrodzone. Stąd wywodzą nazwę miejscowości Ogrodziec. Aha, zapamięć, gdy ktoś ma potrzeby fizjologiczne, to za tym parawanem są to i to idzie, gdzie można skorzystać. Różnie by... Powracałem jeszcze do tego zamku. To, co tu widzimy, ten dziedziniec powstał w połowie XVII wieku. Wcześniej był cały tak zamek, jak widzimy tutaj. Kolejny właściciel po prostu jak gdyby go poszerzył o takie jak gdyby podzamcze z bramą wjazdową, jak widzieliście. Tam był też sucha fosa, czyli też trzeba było przejechać przez bramę chronioną. I ta droga pochodzi nawet jeszcze z wcześniejszego okresu, kiedy nawet nie było tych murów, dojazdowa do zamku. Warszycki, prócz tamtej bramy wjazdowej, tych murów, zrobił, tam za tymi ludźmi widać ślady zabudowy, tam były stajnie i wozownie. Więc jak ktoś przyjeżdżał ówczesnym samochodem, że tak powiem, komunikacją powszechną, no wozy to były i konie podstawowe, więc tam zostawiano. Natomiast nie ma śladów, to były dwa budynki, gorzelnia i browar. No, to co dotychczas jest potrzebne. Tam nie będę was prowadził, jest izba tortur w takim zrobiona w pomieszczeniu. Może przejdziemy kawałek dalej, żeby to było.
kurtynowy, nic więcej. Ale w czasie ostatniej renowacji tego zamku, powiedzmy ostatniej, a takiej gruntownej, 1963-1974, wykorzystano i dobudowano tam toalety. Tam na ten okres były toalety i stąd powstało takie pomieszczenie. No ale przestały błyskawicznie spełniać swoją rolę, bo wiadomo, w toaletach potrzebna jest woda. A tu wody na już w ogóle nie ma, więc tłoczono ze studni i stale pompy wysiadały. No więc było to tak kłopotliwe, że zrezygnowano i wykorzystano te pomieszczenia na izbę tortur. Uzasadnienie jest o tyle, że ta skała po prawej stronie, widzicie, ma jak gdyby takie wcięcie i tam jest otwór. I tam jest jaskinia. I ten, który zbudował tutaj, no właściciel warszycki, ponoć był tak okrutnym panem, że swoich poddanych o byle co męczył w tej jaskini. I dotychczas istnieje nazwa męczarnia do tej jaskini. No więc ma to jak gdyby takie swoje uzasadnienie. To, co tu widzimy, to jest tak zwana sucha fosa. Więc tutaj był zasadniczy wjazd do tego zamku. Sucha fosa, czyli musiał być most zwodzony, żeby się tam z tym dostawało się do szyi bramnej. To, co tam widzimy, to jest szyja bramna, czyli dość wąskie dojście do bramy zamku z wysokimi murami, po których jeszcze chodziła straż. No więc trudno było pokonać, nawet jak się ktoś dostał do szyi bramnej, pokonać ten kawałek, żeby dostać się do samego zamku. Macie przykład takiej szyi bramnej, nie ma już śladu z niej, co prawda, w Krakowie z Barbakanu do Bramy Floreńskiej. Tam też była taka szyja bramna, czyli trzeba było przedostać. Była się kolejnym mostem zwodzonym, więc tutaj był również most zwodzony. Wielkość jego doskonale widać, bo to wcięcie służyło do chowania po podniesieniu tego mostu. Tam na dole jest taka wnęka, bo on miał przeciwwagę, żeby stosunkowo łatwo było nim manewrować. I jeżeli ktoś już wydostał się przez siłę szyję bramną, no trafiał na przepaść, że tak powiem, i zamkniętą bramę. Więc kolejne takie dobre miejsce obrony. Nad wejściem była tablica fundacyjna Bonnerów, bo oni zbudowali ten zamek. Severin Bonner właścicielem stał się 1523, a to był chyba najbogatszy wówczas w Rzeczypospolitej człowiek, początkowy mieszczanin, wiadomo, właściciel żup wielickich. No więc na tym się bogacił. On w zasadzie utrzymywał króla. Także no, człowiek, który sobie mógł na wiele pozwolić. I zakupił te tereny i właściwie jego bratanek, bo to kupił Jan Bonner, bratanek Severin Bonner, zaczął budowę tego zamku w 1530. I to, co tu zobaczymy, to jest właśnie ten okres 1530-45. Pierwszy okres budowy zasadniczego zamku tego bonnerowskiego. Tą tablicę ewentualnie będziemy, replikę właściwie tej tablicy, mogli zobaczyć w Muzeum Zamkowym. Więc z górnego zamku, jak widzimy, był dosyć obszerny i miał sporo pomieszczeń. Pierwsze pomieszczenie, takie bardzo malutkie, to było dla odźwiernego i Cort de Garde, czyli pomieszczenie dla straży jak gdyby zamkowej. Wszystkie pozostałe te pomieszczenia po tej stronie to tak zwane sklepiki. Nie w pojęciu obecnym, czyli że coś się tam sprzedaje, bo taką rolę pełnią zresztą teraz, ale w tamtym czasie to były jak gdyby takie piwnice. Na okres lata pełniły rolę lodówek. Więc zimą gromadzono lód, tam grube mury, chłodno, ten lód przechowywano, a w nim produkty, które się psuły, więc jak gdyby po prostu o współczesne lodówki. Więc taka rola była tych sklepików, a dalej były pomieszczenia gospodarcze, też na tej wysokości. Poza tamtym skrzydłem, o którego roli będę zaraz mówił, ale chcę tu zwrócić uwagę na te dwie tablice. 60-lecia powstania Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, jak jesteście harcerze, to tutaj harcerze właściwie współfundowali, jak gdyby tą tablicę. I na stulecie Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.
Polskie Towarzystwo Krajoznawcze powstało w 1906 roku, jak tutaj macie. I to jest odznaka tego towarzystwa. Dlaczego są tutaj te tablice, skoro one powstały w Warszawie? Widzicie odznacę tego towarzystwa, ruiny zamku Ogrodzieniec. To jest właśnie ten zamek. I on jednoczył, jak gdyby, polskie ziemie. 1906 to jeszcze zabory. Bo takie towarzystwo mogło powstać tylko wówczas w Warszawie, że Rosja, pod którym zaborem była Warszawa, dużo straciła w wojnie z japońskiej w 1904 roku. Poluzowała rygory. I wtedy można było powołać takie towarzystwo. Zamek jednoczy trzy ówczesne zabory, czyli mamy herby trzech stolic ówczesnych zaborów: Krakowa, Warszawy i Poznania. Więc jest to bardzo symboliczne. Dlaczego ten zamek znalazł się w samej odznace towarzystwa? Założycielem towarzystwa był Aleksander Janowski, który 20 lat wcześniej pracował na kolei w Sosnowcu. Przyjechał sobie z kolegą gdzieś po południu do Zawiercia pociągiem, przyszli obejrzeć te ruiny. Ze wzgórza, jak dojeżdżaliście na samochodu, to może tak nie widać, świetnie się prezentuje naprzeciw stoku ten zamek. Jak oni byli po południu, to był oświetlony słońcem zachodnim. No więc zachwycił ich ten zamek. Mało tego, zaczęli go oglądać, przeszła burza. No więc znowu go widzieli w świetle błyskawic, jak opisał, całkiem inny, całkiem też wspaniały, ale inny. Ponieważ stwierdzili, że nie zdążą na pociąg, zanocowali w jednej z chałup na dole. Znowu zobaczyli ten zamek w świetle księżyca. No więc jak gdyby było takie upojenie tym zamkiem. A ponieważ dziedziniec ten dolny służył za pastwisko, chłopcy pasąc krowy nudzili się, rzucali kamieniami do tablicy fundacyjnej, którą tam pokazywały. W związku z tym, no, jego to zmierzyło, że tak powiem, że się niszczy tę pamięć narodową. I stąd powstała myśl powołania takiego towarzystwa, która by zachowywała, starała się zachować tę pamięć narodową. I stąd powstanie towarzystwa, i stąd ten zamek jest jak gdyby symbolem tego towarzystwa. Zresztą notabene ludzie tego towarzystwa z Warszawy co roku przyjeżdżali tutaj na Jurę właśnie głównie od tego zamku. Dobra, wracając do meritum sprawy, czyli do dziedzińca głównego, zejdziemy niżej. Mam karę za to, że robiłem zdjęcia Tomkowi. To jest ciekawy obiekcik. Widzicie, że cały dziedziniec nie jest płaski, a jest w kształcie misy. I w najniższym miejscu tej misy postawiono taki biur. Dlaczego? Jura jest bez wody. Praktycznie nie ma tu żadnego potoku wody. A więc załatwiono to w ten sposób, że łapano deszczówkę. Więc co opadło na ten dziedziniec, wszystko spływało do tego biura. No i taką wodę ludzie pili, niestety. Sanepid by dzisiaj głowy ucinał za coś takiego. No ale tak to było. Niektóre z tych grobów są oryginalne, jak archeolog. Zachowała się jak wiele części stóp. Mamy ją trochę niżej niż pozostałe, bo wiadomo, w ciągu wieku wszystko się wokół podnosi. Jak stare budynki popatrzycie, to są zapadnięte w ziemi. Nie tyle są, one są zapadnięte, tylko człowiek nadkłada tyle z różnych śmieci, że to się podnosi. Tak. Seweryn Bonner, jak mówiłem, zaczął rozbudowę, bo tylko na tej części istniał Łata Strażnica i na tej części Zamek Gotycki. To wszystko, co tu widzimy, to jest jego budowa. Był na tyle bogaty, że mógł sobie wybudować ekstra studnię. I ten zbiornik przestał taką rolę pełnić. Zapraszam. Dzień
Przesuńcie się tak, żeby wszyscy weszli. Więc ta studnia miała ponad 100 metrów głębokości, żeby dostać się do lustra wody. No i w takiej skale wypuść taką studnię, to był rzeczywiście koszt olbrzymi. No ale jego było stać, dlatego od tego czasu już tu była studnia na potrzeby mieszkających w zamku, a ten pion przestał pełnić rolę i misa tego dziedzińca jakoby też przestała, ale jakoby. To proszę dalej. Do zamku, mianowicie kuchnia. Macie tu nawet napis kuchnia kurna. Dlaczego kurna? Kurny to były takie chaty, gdzie nie było komina, tylko dym przez szczeliny w dachu uciekał sobie na zewnątrz. Tak samo ta kuchnia. Nie było tutaj komina. To było palenisko, całe widać duże palenisko, no bo jak dużo mieszkańców, zresztą sama kuchnia duża, tak? To palono ognisko, jak gdyby tutaj pieczono na nim, czy wędzono. W związku z tym dym, który powstawał, musiał jakoś się wydostać. Jak mówię, nie było komina. Kuchnia sklepiona była półkoliście. I w najwyższym miejscu tej kuchni umieszczono taki otwór. Więc przez ten otwór wydostawał się dym i spaliny. Widzimy, że to jest zakłócenie, bo to kondygnacja najniższa, ta gospodarcza ma małe okienka. Na pierwsza kondygnacja, właśnie pierwsze piętro, tak, ma okna trochę większe, bo tam służba mieszkała, a drugie piętro, piano nobile, pańskie skrzydło, miało już duże okna. I w całej tej ścianie, wśród tych okien zakłócenie takie, no bo trzeba było ten dym wyprowadzić i stąd. Gdy popatrzymy z tamtej strony, to widzimy regularny układ i raptownie coś zakłóca. Druga istotna sprawa w kuchni, to tu był rynsztok. On jest tu zabudowany, w tej chwili go nie zobaczymy, ale w tym czasie, jak eksploatowano kuchnię, wszystkie odpadki, pomyje do tego rynsztoka. Przyszedł deszcz, całe to ta wszystka woda, już nie używano tego, była ta studnia. Cała ta woda dziedzińca tym rynsztokiem sobie waliła na zewnątrz. Tam gdybyście wyjrzeli przez to okienko, to jest już króciutki, ale na pewno był większy żygacz, czyli rynsztok zakończony taką rynną, która wypruwała wodę na zewnątrz. Więc takie ciekawe rozwiązanie w tym pomieszczeniu. Zapraszam dalej, bo jeszcze dość sporo zwiedzania. Jesteśmy teraz w pomieszczeniach gospodarczych, więc tam mieliśmy kuchnię, pomieszczenie ze studnią, a te tu pomieszczenia służyły jako mieszkalne dla kucharza i kuchcików, czyli tych, co obsługiwali kuchnię. Ciekawe jest, jak wówczas wykorzystano skałę, więc widzimy, że ta skała jest jedną ze ścian pomieszczenia, tak? Więc ślady kucia w tej skale, zamurowano te wnęki, żeby ściana była płaska i wspornik na belki stropowe, no bo trzeba było położyć strop nad tym pomieszczeniem. Tam mamy dojście już po remoncie w 1974 roku zrobione do tej strażnicy. Zapraszam, z tym, że tym, kto komuś w głowie kręci, może zostać tutaj, bo musimy wejść, później zejść tędy. A poza tym tam jest ciasne wejście, więc uważać na głowę, żeby sobie nie robić. Widzę, że strzałki, które tu malowałem 40 lat temu po oddaniu tego zamknięcia, tutaj się rozrzeszywają. Ta pierwotna obronna, tylko strażnica. I widzimy z tej strony przepaść, z tamtej strony przepaść. Z tej też skała urywa się gwałtownie. I tam, gdyby nie ta zabudowa baszty bramnej też. Więc taka samotna skała, którą zwieńczono strażnicą obronną. Dostawano się do niej drabinkami. Więc nie było stałego wejścia. No, musiało to być takie miejsce, gdzie łatwo było je obronić. I to, co wchodziliście,
To jest przejście przekute w 1973 roku specjalnie dla udostępnienia tego pomieszczenia od tamtej strony. Więc górnicy wiercili, widzicie te otwory, to są wiertnice górnicze, żeby się przekuć przez tą ścianę. Jest to tak trudne, jest tak lita skała, że umieszczając z kolegami te tablice, które pokazywałem PTK, tośmy kilka wierteł zniszczyli, za czym się dokuliśmy na same te kotwy, a co dopiero mówić o takim przejściu. Także rzeczywiście przy litej skale, przy litym wapieniu jest to problem. Może ciekawostka, widzicie blachę taką między jednym a drugim murem. W ten sposób pokazano, co jest sztucznie dobudowane w czasie tej renowacji, a co było pierwotnym murem. Zapraszam jeszcze tutaj. Ta sama fizyka, moja magia. W tamtym czasie nie było telefonów. Szybka komunikacja to była tylko wzrokowa. No bo tak gońca się wysyłało koniem na przykład, ale za czym dojechał, to wróg często bywał wcześniej. Więc wykorzystywano, jak mówię, wzrok. Dlatego musiały być te zamki w takich odległościach, żeby można sobie było zakomunikować. Uwaga, niebezpieczeństwo, bo nic więcej, tak? Nie można było przekazać. I widzimy tutaj na przedostatnim kopce wieżę zamku w Smoleniu. Gdybyśmy z tamtą stronę popatrzyli, no w tej chwili nie zobaczymy, bo jest zarośnięte, jest zamek w Morsku. A nawet by dopatrzył się zamku w Bobolicach, więc jest to taki ciąg tych strażnic, zamków, że można sobie było w ten sposób ostrzeżenia pokazać w nocy ogniem, a w ciągu dnia rodzajem dymu. Schodzimy na. Pani Bonera, czyli właściciela tego zamku. Dlaczego ciekawe? No ma dwa takie obiekciki. Tu, gdzie stoicie ta klapa, to był skarbczyk pod jego łóżkiem, czyli najcenniejsze swoje rzeczy trzymał tutaj, tak, żeby nawet jak spał, żeby pilnować. A drugi ciekawy obiekcik to jest tutaj. No, myślę, że toaleta, ale ponoć jeszcze król Stanisław August w Pałacu Królewskim miał wiaderko czy nocnik, nie było toalet, a już w czasach tych średniowiecza ten pozwolił sobie na taką toaletę. Ona jest wzorowana, jeżeli byliście, to was był na Zamkach Krzyżackich, to tam są tak zwane gdaniska, czyli są miejsca, gdzie korytarz doprowadzał do właśnie takiego otworu nad wodą, czy na tym, że jak się ktoś załatwiał, to się to leciało, rozpraszało się. I tak jest właśnie tutaj. To jest taka szczelina skalna do kilkunastu metrów do ziemi, także wszystko się rozpraszało. Ciekawostka, o jakiej mówią archeolodzy, jest taka, że tutaj odkryli ślady nadproża, czyli były kreski, gdzie stawiano framugi. I Zęska, no jest to trochę zmyłkowe, ponieważ była tu sala jadalna dla tego zamku. Pierwotnie po wybudowaniu tej części zamku tu była sala jadalna, balowa i tak dalej. Potrawy przynoszono z kuchni, która jest dwa piętra niżej, po krużgankach, więc cała komunikacja była nie tak, jak teraz idziemy przez inne pomieszczenia, tylko były krużganki wokół, zresztą takie krużganki zobaczymy w Kurzej Stopie i po prostu służba przynosiła tutaj posiłki z kuchni. Ale zastawa stołowa była nie przenoszona do kuchni, tylko trzymana tej baszcie kredencerskiej. Stąd nazwa baszta kredencerska. Znacie chyba takie pojęcie jak kredens, chociaż wyszło z użycia, czyli w kuchniach dawnych była to szafka na naczynia domowe, na sztućce, na zastawę stołową. Więc taką rolę pełniła ta baszta.
ta baszta jest wytworem sztucznym w zasadzie. Dlatego, że jak mówiłem, budowali to bonderowie, którzy w tym czasie już byli szlachcicami. Pierwotnie byli to mieszczanie. Musieli zostać nobilitowani, żeby mogli nabyć ziemię i coś wybudować. Ktokolwiek przyjeżdżał z zewnątrz, no to zobaczył nowy zamek, no to jest nowo nobilitowanie, więc taka szlachta jakby drugiej kategorii. Więc zdarzały się takie sytuacje jak tutaj, przepraszam, że celowo dobudowano taką basztę, która symbolizowała te dwa wieki wcześniej. Po takiej baszty z takim kronelarzem stawiano na przełomie tam XII-XIII wieku, czy XIV, więc właśnie to celowo było takie powtarzanie tego zamku, ta baszta innej roli nie pełniła, swojej roli nie pełniła. Zapraszam dalej, nie będziemy tam chodzić, bo jest to żaden widok, ponieważ głowa znajduje się poniżej tych murów, tylko można zobaczyć przez te obniżenia, przez te blanki, bardzo wycinkowo, a niewiele widać, a wejście, tu są schody, ale końcówka jest wąska, drabinka metalowa i strowa, także zapraszam. To były lamusy, czyli pomieszczenia gospodarcze. Lamus jasny, ten mógł być mieszkalny, bo było okno, i lamus ciemny, tam żadnego światła poza uczywem nie było. Ten lamus ciemny, jak widzicie, pełni rolę muzeum zamkowego, ponieważ tam jest puszczony telewizor, no więc nie byłoby słychać to, co ja mówię. Powiem, co tam jest, wejdziemy, zobaczycie. Są makiety zamków, tego zamku w kilku fazach, więc można sobie zobaczyć. Jest makieta góry Birów też i jest replika tej tablicy fundacyjnej. Przez długie lata były tutaj jeszcze zdjęcia z nagrywania filmu Zemsta, bo ten film nagrywany był właśnie tu na tym zamku. Dziedziniec był przedzielony taką atrapą muru przez połowę. Dobudowano tamtą ścianę, także no było to ciekawe, ale widocznie te zdjęcia się już tak zestarzały, że już było zdejmowane i zresztą zdemontowano, długo później zdemontowano tą atrapę muru. Zapraszam do... Tutaj macie monetę bankową, ale w tej chwili to największe olejniarstwo wciąż pobala stopę mur kurtenowy, łączy zresztą zamku. Tam mamy dziedziniec zwany Majdanem, jest taki gospodarczy i w zasadzie tutaj jak gdyby kończył się zamek. Widzimy skały, które nadal nie są najwyższe, bo tam najwyższa jest jeszcze za tą skałą, też takie skały spinaczkowe, jak tu widzicie. Tamte skały różnie są nazywane, no wieżczki, z tym, że po lewej widzicie babę gadającą, tak? Ma usta bezzębne, otwarte, nohal i tak coś mówi do tych pozostałych, dlatego wieżczki. Kolejna, tamta kręcona nosi nazwę lalka, bo jest tak po zakręcane jak się tego. Także no, ludzie różne nazwy nadają, no nie powiedziałem tam, jak chodziliśmy o sfinksie tej skale, jak wchodzicie na zamek, taka charakterystyczna, podobna do egipskiego sfinksu lub wielbłądem nazywają, no różnie, co się kto dopatrzy. Powracając do kurzej stopy. Kurza stopa miała 5 kondygnacji. W dwóch niższych będziemy jeszcze. To jest ta środkowa kondygnacja, która pełniła rolę pomieszczeń rycerskich, więc tu jak gdyby rycerze zamieszkiwali. Kondygnacja wyżej to pomieszczenia Frauzimmeru. Więc Frauzimmer to z francuska chyba, niemiecka, bo frau kobieta, pomieszczenia kobiece, białogłoskie, bo polskie wówczas. I kondygnacja najwyższa, duża sala balowa, więc to, którym pokazywałem, ta jadalnia, no to krótki czas pełniła rolę takiej balowej, natomiast zasadnicza balowa była tutaj. Ta balowa miała dwa ciekawe elementy, mianowicie widzicie tam otwór z klatki schodowej, która jest za tym murem,
I to było opalanie. Zaspadnie. To jest najgorszy moment właśnie przy wspinaczce, bo się wydaje, że już się jest całkiem bezpiecznym, a tutaj jeszcze się tego. No i następuje odprężenie dla tego. Powracając teraz tutaj, przez ten otwór służba opalała salę balową. Więc tam był kominek, który był opalany z zewnątrz, więc służba nie przeszkadzała państwu zabawie. Widzimy duże okna w tej sali balowej i jeszcze między nimi takie wnęki. Te wnęki służyły do, miały tam misy do obmycia rąk, bo przecież ludzie jedli wówczas nie łyżkami, może tam jakieś łyżki pierwotne mieli. Normalnie jak było mięsiwo, to był łudziec, w rękę obgryzali i zarzucali psom za siebie. No i ręce tłuste w związku z tym schodzi. Się uda wejść do zbrojowni, bo tam zawsze. Tam widzicie kolejnych spinaczy szykujących się na tamto. W której jest jak gdyby przegląd uzbrojenia przez wieki. Począwszy od naczugi tutaj i strojów człowieka pierwotnego odzianego w skórę, po kolczugi, po zbroje krzyżackie, po średniowiecze, czasy nowożytne, aż po drugą wojnę światową. Wszędzie są opisane, możecie sobie pooglądać, co kogo to co interesuje. U pani sobie można wybić monetkę pamiątkową, za 5 zł, czy tam jest, także kto sobie chce pamiątkę, to zabrać, to proszę bardzo. Dzięki. W tym dziedzińcu ptasznika, czyli wewnętrznym dziedzińcu, jaki powstał przez wybudowanie muru kurtynowego. Więc mur kurtynowy łączył tą kurzą stopę z skałami, już na których stał zamek, i tworzył taki obiekt obronny. U góry były ganki dla straży chodzącej, a u dołu widzimy strzelnicę. Ciekawe rozwiązanie, że wyżej otwory strzelnicze były pod kątem ostrym, po prostu, żeby nie było tak zwanej martwej strefy, no bo przy wyższych obiektach, jak ktoś z wrogów podejdzie już po całą ścianę, nie ma jak do niego strzelić. Tak więc w tym przypadku było to takie ciekawe rozwiązanie, żeby również likwidować takich przeciwników. Takie krużganki, jak tu widzimy, powinny być w zasadzie na dziedzińcu głównym, bo takie kiedyś tam były. Takie otaczały dziedziniec główny i po nich się dostawało na poszczególne kondygnacje. Nie tak jak teraz chodzimy po tych krętych schodach, tylko były wówczas takie krużganki. A tutaj były normalnie tylko u góry i dostawało się też tylko po drabince sznurowej. Zapraszam. Zapraszam. Wow. A co tutaj rośnie? Wow. A co? Powinnaś powiedzieć wow, przecież powiedziałem, że sobie ja ciągle wow. Okay. On najpóźniej wybudowany na tym zamku, który służył do celów obronnych. Wtedy jak już weszła w użycie broń palna, to tak jak mówiłem, mury były łamane, więc to widać, że jest załamane, i w narożnikach były strzelnice. Więc służyło to też do obrony zamku. To już jest koniec tego XVII wieku. Mówiłem o skałach. Sfinks lub wielbłąd, tak jeżeli patrzymy na całość skał, no to wielbłąd. Jeżeli na tamtej stronie jest tylko sfinks, a tam następna też otwarta jakaś paszcza wieloryba, czy co kto się, kto patrzy w tej formie skały. Nie ma i tu miejsce na wąż. Schody, zobaczymy, były kute
więc chodziło nie krużgankami, a po schodach do tych pomieszczeń. I to był zamek z okresu włosków, czyli XIV wiek, przed nabyciem przez Bonerów. On został przez Bonerów przebudowany, w związku z tym tu mamy taki galimatias murów jak gdyby. Tam widzimy mury tak, tu są nowe sklepienia, więc po prostu nowy właściciel stwarzał nowe komnaty. Istotnym obiektem w zamkach średniowiecznych był donżon, tołp lub jeszcze tam kilka innych nazw, czyli wieża ostatniej obrony. I taką wieżę mamy tutaj. To, co widzimy tam na horyzoncie w Smoleniu, to tak samo. Ta wieża jest właśnie takim stołbem, takim miejscem ostatniej obrony. Na czym to polegało? Zamek górny, bo to na pewno był zamek dolny jeszcze, pod grozie jakieś, gdy został zdobyty, obrońcy uciekali do zamku górnego. Tu się bronili. Zamek górny był właśnie na takich często niedostępnych skałach. Ale mimo tego, gdy został zdobyty, to obrońcy uciekali do takiej wieży. Wejście do takiej wieży było tylko u góry. Więc to jest sztucznie przekute i zrobione teraz podczas tej ostatniej renowacji. A tak to chodziło się tylko tam. W jaki sposób? Najczęściej były to drabinki sznurowe, żeby się po prostu łatwo było dostać i ściągnąć drabinkę, żeby atakujący nie mieli dojścia. I wtedy w takim stołbie, w takiej wieży można było bronić się, dopóki starczyło żywności i wody. No bo później zdobywano ich głodem. No, nikt tam się nie mógł dostać, no bo jak? To nie uprawiali takiej spinaczki, jak tam widzieliście po skałach, żeby się dostać. A obrońcy nawet w takim przypadku mogli byle czym rzucać z góry i po prostu postrącać atakujących. Więc tak to była główna rola. Ale ponieważ wejście było tak wysoko, a wieża była budowana od jakiejś tam podstawy, więc w środku zostawała taka studnia. I ta studnia służyła zawsze jako loch, jako więzienie. Więc stąd pisze wieża skazańców, ale głównie to była wieża ostatniej obrony. A dodatkowo pełniła tą rolę, że skazanych spuszczano do lochu. No i jak chciano, żeby się trochę pomęczyli, to im tam spuszczano taką kromkę chleba, trochę wody i siedzieli w tej ciemnicy, aż umarli. A jeżeli chciano, żeby się szybko wykończył, to nie dokarmiano i szkielecik zostawał w takim. Zapraszam. Zatem ja dziękuję, opiekunowie, nie wiem, dadzą wam czas na zakupy. No, my sobie coś zapomnimy. Dziękujemy panu. No, dziękuję. Prawa nóżka, lewa nóżka, prosto z serca. Buźka!